No dzień dobry. No właśnie, śniadanie będzie. Jest. A właśnie chcę powiedzieć. Opieka była. Że w w tym śmietniku dwie reklamówki jakieś były stare, kurwa, jakaś butelka, kurwa i jakieś inne, no bo to śmietnik jest. To się wyrzuca, a nie. I zgłosili, o, my ciebie zgłosimy. To ja powiem, ja powiedziałem, to proszę zgłaszać. Proszę mi zamykać. Ciekawe za co. To zamykaj tam, nie? To zostanie sam. To zabierzecie go. Chyba do tego dążycie, żeby go zabrać. Krzysztofa. Zwyrażałem? Cały ten... Nic ze mną się nie dzieje. No, z ręką? No to... Palca miałem tego połamanego kiedyś. Jak się zrósł. A tak z opieki mówi, a źle wyglądasz. Jak mam źle wyglądać? Ja nie wiem, nie rozumiem tego. Będę kontrolować? Kontrolują? To trzeba właśnie z tej dzielnicy się wyprowadzić. Nie będą mnie kontrolować. Niech oni patrzą tych, co... O, wczoraj właśnie byłem w sklepie, byłem u fryzjera, to leżał na ławce, piany i policja, całe te wszystko. Była i normalnie rozmawiali ze mną. Ale co zrobisz? Są ludzie, którzy Ja wyglądam. Nie mają się do czego przyczepić. Szukają zawsze. Jak to opieka? Nie wiecie? To o co oni dami dają? Coś? Jakieś pieniądze dają? Niech swoich opiekunów tych pilnują, a nie mnie. Ja od państwa nic nie pragnę. Ja sam się utrzymuję. Ja od państwa nic nie biorę. Żadnych pieniędzy. Zapiszecie? Niech pilnuje Barszczańską, inne te, którzy
używają alkohol i inne kurwa, nie wiadomo co. A się przyczepiają kurwa do normalnego człowieka. W śmietniku dwie reklamówki, jakaś butelka. No Krzysztof chce mnie tak załatwić. Słucham? Ty chcesz mnie tak załatwić, żeby mnie chyba stąd zabrali. Tak. Nie ja. A kto? A ludzie nie widzą? Rafał przyjedzie i jak podjeżdża, to mówi, ja słyszę. I ja otwieram ramkę, on mówi, co Wojtek siedzi już? No to o, już gadasz? To zaraz kurwa. Proszę kurwa ten samochód kurwa na środ kurwa zabieźć to kurwa. On. Na pewno. On. To właśnie on. No. To twój kolega kurwa, przyjaciel. Nie mój kolega, nie. Twój. Ja chcę też nagrać. Film. No dobrze, pozbędziesz się mnie. Ja już tutaj nie muszę mieszkać. Pani Dzielnicowa powiedziała. Ktoś dzwoni. Niech sobie wezwaniają, do ciebie wezwaniają, do mnie nie wezwaniają, głupoty Halo. Gadają. Słucham. No słucham. A boczek. No co? No posłuchajcie teraz. Ale co? Nie rozumiem. A? No aż się sprzedaje. Ale co? Nie rozumiem, co pan mówisz. Do widzenia panu. Pierniczy, głupoty, nie wiadomo co. Mackę na wodę i blablabla. Żeby słuchać nie było. Ja tutaj jestem, tobie już to niepotrzebny. I berkocze. O właśnie, jak ty. No właśnie, dobrze powiedziałeś. Potwierdziłeś, bardzo dobrze, dziękuję. Język ten łamany. Tylko to prawda? To prawda? Ty na osoby dzwoniasz, a ty mówisz... Jak do mnie dzwonią, ja muszę dzwonić. To trzeba zmienić numer. Ile razy mówimy? Ja powiedziałem, policja też mówi, tak jak ty Wojciech mówisz, że trzeba zmienić. A ja powiedziałem na policji. Co to za panie? Nie w koszty chodzić?
Wiesz ile jest zmiana numeru telefonu? Kosztuje? 5 zł. 50 zł. Halo? A wy słuchajcie teraz. Czego pan dzwonisz? I co pan chcesz? Czy ja jestem zaszczepiony? A pan zaszczepiony? Zaszczepiony? Ja też tak. Słucham? Boczkiem. Proszę pana, a pan cichy pił? Wysłuchajcie. Wypij pan cichy. To będziesz pan mieć, wiesz? Wysłuchajcie. Co ludzie wydzwaniają do Krzysztofa i jakie głupoty gadają. Słuchajcie, będziecie wiedzieć. To jest taka szkoła. Wydzwaniają i głupoty gadają. To robią, wiesz co, komputery. Komputery, internety, telefony, bo nie mają co robić, siedzą klatki. Tak, bo żeby takie domki jak tu mieli kiedyś, to nikt do kogo nie dzwonił, bo nie miał czasu, tylko przyszedł ze szkoły, lekcje odrobił, za grabki, za miotły i posadził swoją sprzątą. No to właśnie posprzątaj i liście. Kopał ogród, skopać mu trzeba było wszystko. A kiedy miał ty ogród? Przyjdzie, jak mama żyła. A ile lat mama? 8 lat nie żyje. A ty kiedy miał ogród? No? Miałeś ogród? Bo mówię, że miałeś dom drewniany. Nie, jak na angielskim mieszkałem. To miałeś ogród? Tak. Kopałeś ogród? Tak. Kopałeś? Tak. To odpowiedź dalsze na pytanie. To na ja kurwa nie będę na twoje pytania kurwa odpowiadał. Na jedno pytanie tylko odpowiem. A ty kurwa świńskie kurwa bydło kurwa hodowałeś i hodujesz kurwa dalej chyba tam. Co hodowałem? Bydło świńskie? Czy ty pojebany pojebany? No bydło nie hodowałeś? Co? No bydło hodowałeś. Bydło? Tak. To ja nie tu hodowałem. Tak. A to ja mówię właśnie. Wilkowie. Nie, ja będę kończył, nie ma bez sensu. Bardzo... Precz kurwa z tym komunowiczem. A ty krótki.